Nagrodę przyznaną w kategorii Sportowe Odkrycie Roku 2023 wręczą dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ostrowi Mazowieckiej Michał Kulesza oraz burmistrz Ostrowi Mazowieckiej Jerzy Bauer. Uczennice oddziałów sportowych o profilu lekkoatletyka w Szkole Podstawowej nr 2 w Ostrowi Mazowieckiej, trenujące pod okiem trenera Adama Napiórkowskiego, rok 2023 rozpoczęły od wygranej na szczeblu powiatowym, dublując aż 4 zespoły na trasie 1000 metrów. Następnie zwyciężyły kolejno w Ostrołęce na szczeblu rejonowym oraz w Komornicy na szczeblu wojewódzkim, po to by 28 października 2023 roku w Białymstoku sięgnąć po srebrny medal Mistrzostw Polski Szkolnych Związków Sportowych. Mowa o sztafecie biegowej Szkoły Podstawowej nr 2 w Ostrowi Mazowieckiej, w skład której wchodzą Aleksandra Niemyjska, Zofia Rybaczewska, Amelia Burkiewicz, Julia Kordyszewska, Anna Paraduka oraz Wiktoria Paraduka. Wielkie brawa, zapraszamy na scenę. Sztafety chciałabym podziękować naszym rodzicom, szkole, a szczególne podziękowania dla naszego trenera, pana Adama Napiórkowskiego, który był z nami od początku do końca. Zawsze mogliśmy na niego liczyć, a on nigdy w nas nie zwątpił. Nagroda za sportowe odkrycie roku 2023 powędrowała do sztafety biegowej Szkoły Podstawowej nr 2 w Ostrowi Mazowieckiej. Tutaj przedstawicielki właśnie tej ekipy na czele z trenerem Adamem Napiórkowskim. Witamy bardzo serdecznie. Witam. Tutaj poproszę może o przekazanie mikrofonu jednej z dziewczyn, bo mam pytanie typowo do Was. Dziewczyny, podczas zawodów sportowych stanowicie wspaniały zespół. Czy poza klubem również się przyjaźnicie i tworzycie taką zgraną paczkę, czy może łączy Was jedynie sport? Poza klubem się dość mocno przyjaźnimy. Na pewno też sztafeta nas mocniej złączyła, zintegrowała razem. Przyjaźnimy się wciąż, nawet przed sztafetą miałyśmy dobre relacje, to wzmocniło i mamy nadzieję, że się tego będziemy trzymać. No to widzimy, że tutaj dziewczyny dzięki temu też myślę, że osiągają jeszcze lepsze wyniki z racji, że prywatnie po prostu się lubią i spędzają ze sobą czas. Dziewczyny, w skład waszej sztafety tworzy 6 osób. Jestem ciekaw, która z was jest oazą spokoju, a która to prawdziwy wulkan energii? Śmiało, każda z Was może wyrazić opinię, bo myślę, że możecie mieć różne typy. Myślę, że oazą spokoju jest Ania, której niestety z nami nie ma, a takim wulkanem to chyba Wiktoria. Tutaj stoi skromnie, tylko się uśmiecha, widzimy, że wulkan energii z nami jest. Mam jeszcze pytanie może tutaj do trenera. W zeszłym roku udało Wam się wykręcić niesamowity rezultat, zdobywając wicemistrzostwo Polski Szkolnych Związków Sportowych, ale jak powszechnie wiadomo, apetyt rośnie w miarę jedzenia. Czy w tym roku planujecie przebić to osiągnięcie i celujecie po prostu tylko i wyłącznie w złoto? Myślę, że w tym roku ten wynik jest bardzo możliwy do powtórzenia, a nawet możemy coś jeszcze dołożyć. Jak wiemy, dziewczyny też uczęszczają do szkoły z oddziałami sportowymi o profilu lekkiej atletyki. Jak w ogóle wygląda Dzień Dziewczyn? Ile jednostek treningowych w ciągu dnia? Jak to w ogóle wygląda w trakcie tygodnia też? Generalnie w oddziałach sportowych mają 10 godzin wychowania fizycznego, plus dodatkowo jeszcze trenują w klubie MKS Ostrowianka, gdzie dodatkowo przychodzą na, nie wiem, 3-4 treningi. Jak widzimy, warto trenować pod skrzydłami trenera Adama. Trenerze, jeszcze jest okazja teraz zachęcić być może osoby niezdecydowane do uprawiania lekkiej atletyki. Dlaczego warto wybrać właśnie ten sport? Zapraszam do uprawiania lekkoatletyki. Ten wynik jest świetnym dowodem na to, że oddziały sportowe w Ostrowie Mazowieckiej się sprawdzają i w tak niewielkim mieście jak Ostrów Mazowiecka można walczyć z większymi ośrodkami takimi jak Warszawa, Kraków, Poznań. Dziewczyny, dziękuję Wam bardzo za rozmowę, dziękuję również panu trenerowi, serdecznie Dziękujemy Wam gratuluję. Również. Na sam koniec macie okazję, każda z Was ma okazję kogoś pozdrowić, komuś podziękować. Scena i mikrofon jest Wasz. No to ja bym chciała pozdrowić resztę dziewczyn ze sztafety, których niestety z nami nie ma. No to pozdrawiam Anię, Amelkę i Julkę. I my również wysyłamy pozdrowienia do dziewczyn. Jeszcze raz dziękuję Wam bardzo i serdecznie gratuluję.